Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys, dzień dobry. Dzień dobry, witam Cię Remigioszu, witam Państwa. Cieszę się, że znaleźliście te... 57 minut, żeby z nami posiedzieć. Nie, nie o wiem, kurde, ile będzie to trwało. No Zobaczymy. Jak poczucie jak tam? jak tam. No właśnie, najważniejsze pytanie: jak tam poczucie po szczepieniach. a u mnie bardzo dobrze. Efektów ubocznych, no jakichś takich specjalnych ekstra nie ma, bo, bo yy, mówiłem, że mam astre, ale. Myślałem, że astmę. Też mam astmę. Ale poszedłem do szpitala i pani mówi tak: yy, co pan wybiera? Astre czy moderne? A ja mówię, a co lepsze? Co pani tak z doświadczenia tam? Ona mówi, obojętne to jest. No <laughs> dla niej to obojętne, czy umrzesz, czy przeżyjesz. Wiesz, Myślę, że to jedno. nie jest taki wybór. Ale stwierdziłem, że wezmę sobie moderne, bo jest krótszy czas na, na drugą dawkę i drugą dawkę już mam na początku czerwca i mhm. tam po robocie. A to już jest... 16 czerwca uderzam na miasto, nie? Jakby. Nice. A powiedz mi, to było. Yy, też Ta szczepionka była przed naszym ostatnim podcastem, czy po chwilę po, była, po nie? po, bo w piątek się szczepiłem. Nie, nie pytała ci pani, czy nie, nie, nie podała ci temperatury ze względu na kolor skóry? <laughs> Myślę, że tak. Ludzie nie widzą. W rzeczywistości balans bieli jest podobny dla wszystkich. A, A tu tak, jest ale ten zupełnie niepodobny. No nie wiem, co tam się robiło. Wydawało mi się, że jest dobrze. W ogóle, czy ja się chwaliłem, że dawno już nie miałem kalibracji monitora? <grym> bo ja się pochwalę. Kupiłem sobie kiedyś, bardzo dawno temu, taki porządny monitor do kolorów, <grym> tylko, że on musi być tam co jakiś czas kalibrowany. Ja go w międzyczasie chyba tam zrestartowałem i tam już są w, kosmo w kosmosie są te, te kolory. Dzisiaj będę zielony, bo tak widzę już teraz. okej. Okay. Co? Więc takie nie, 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 nie to jakby ta, ta czer Ja normalnie taki czerwony nie jestem. Nie, nie, ja przeżyję, ja, ja też, jakbym jak jak zobaczył, że Borys jest taki czerwony, to bym zapytał, czy co tam ze zdrowiem, bo ja go też widzę na osobnym monitorze tutaj. Ale więc ktoś, wszystko w porządku. Ale ktoś e... ładnie zauważył, że po kolorach mikrofonów idzie, poznać, że to jest po prostu balans bieli, bo mamy takie same kolory i, i to jest jakiś tam próbnik, nie? No, był jakiś bardzo mądry widz, widzę. Ale był jeszcze jeden mądrzejszy i powiedział, że tam było dużo zabawnych komentarzy na temat twojego wyglądu, bo gdyby państwo nie oglądali naszego poprzedniego podcastu, to, to jest to błąd, który należy nadrobić jak najszybciej. I jak już państwo obejrzą, to zobaczą, że Borys miał wyjątkowo kolor, wyjątkowe kolory i tam był cały był czerwony potwornie. I było dużo zabawnych komentarzy, wybrałem najlepszy, który mi się najbardziej o, spodobał. Słucham. Komentarz brzmiał następująco. Borys chyba nagrywa ten podcast w przerwie odgaszenia reaktora w było, tak czytałem, czytałem, czytałem. No, ale tam jakby było, że byłem po spożyciu, że majweczka się wcześniej zaczęła. No, tak tak, 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 tak. No, ja tak nie. No, miałem szczepionkę, więc trochę mnie bolało ramię. Panie pielęgniarki bardzo, bardzo sprawnie udawały, że nie rozbawił ich mój tatuaż, który sobie zrobiłem, jak miałem 15 lat to jest straszne, że musisz go pokazywać od czasu do czasu Tak i No i tyle. Słyszałem, że podcast założyłeś. O Jezu, to już tak od razu z grubej rury. Tak, założyłem wreszcie postanowiłem zrobić coś dobrego. A czy ale to jest ten, ten rozwiązujemy tak? Nie, 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 nie. I to jest, to, jest, to, jest, to jest w ogóle długa historia. Ja się zastanawiałem, bo wiedziałem, że. Znaczy się zastanawiałem się, czy o tym wspomnisz, bo sam się zastanawiałem, czy o tym opowiadać. Więc tak, mam swój samodzielny podcast. Ale to jest coś, co ja. Ja chyba o, o swoim podcaście to myślałem jeszcze zanim my żeśmy zaczęli robić. Tylko zawsze sobie zadawałem pytanie: Boże, no o czym ja tam będę gadał sam? Nie przez, 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 przez tak długi czas to się w ogóle nie da, to się to się nie trzyma, to się nie uda zrobić. I, I tak było do poprzedniego piątku. I w poprzedni piątek uznałem, że już wiem. Wstałem. No i mówię, już wiem, co chcę mówić i jak. I, i usiadłem i, i zacząłem. I, I już w tej chwili są trzy odcinki podcastu Uuu, na Spotify. No. No już na Spotify są trzy odcinki? Tak, tak. Ja na, na YouTube nie wrzucam tego wszystkiego, bo to byłoby szaleństwo zupełne. Więc będę na YouTube'a Państwu dawkował tak, tak małymi porcjami, jakby ktoś chciał posłuchać więcej to na Spotify. O kurde, widzisz. No, no tak, także. Tak, ja tak, głównie tak. słucham podcastów na, na YouTubie. No, ja, ja no, wiesz co, no. no Cholera, no, po pierwsze to, co powiedziałem wcześniej, że, że nie chcę YouTube'a zarzucać zbyt dużą ilością treści, bo YouTube inaczej to trawi zupełnie, a po drugie no miałem taką silną potrzebę, żeby coś ponagrywać, więc na Spotify robię tak, że, że siadam, sobie nagrywam podcast i natychmiast obrabiam i wrzucam, od razu jest w tym samym momencie praktycznie. To muszę nadrobić, bo słyszałem tylko ty jeden. No, no jest. Jak każdy w jest wynikami. Stary rekord, no idzie jak burza, nie? Tam y, 27 odsłuchań, ma trzeci <laughs> odcinek. <laughs> Ale to mi, to, mi, to mi nie zraża, proszę państwa, to jest, to jest praca na lata. Czyli jesteś, ja ty, jesteś młodym, aspirującym podcasterem. Jest to, jest to bardzo odświeżające doświadczenie. Wiesz, zaczynać coś od nowa i zobaczyć, czy człowiek sobie poradzi. Czy... No więc ja, ja tutaj, jako że, że mam i Instagrama, i Facebooka, i tutaj mam ten nasz, nasz podcast, to mogę do Państwa docierać szybciej i łatwiej, więc i tak nie jest łatwiej wystartować, ale jest coś takiego odświeżającego w tym, że się zaczyna coś od zera i mnie to bar bardzo, bardzo mnie to napełnia entuzjazmem. Yy, nawet żona się pytała, czy coś piłem ostatnio, bo taki wesoły chodzę. I coś A ty tym... tylko paliłeś. Ale nie wiem, <laughs> ani nie ani paliłem takim yy, Oddałem się entuzjazmowi i fajnie mi jest z tym. Więc tak. A gdyby Państwo byli ciekawi, to w żaden sposób nie wpłynie na, na, na nasz wspólny podcast. Jeżeli już to korzystnie, bo to zawsze jak człowiek pewne myśli ma okazję obrobić trochę wcześniej, albo jakieś nowe pomysły przychodzą do głowy, to, 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 to służy zawsze. Więc ja, ja się cieszę. Ale powiem ci, powiem ci, że to jest też taka sprawa, że. Uważam, że to jest bardzo dobra decyzja. Trochę wymuszona, ale że z... mamy dwa odcinki w tygodniu, to pojawia Aha. się miejsce na, na inne rzeczy. Więc A być może. To... Ja być wczoraj może. oglądałem taki film, który nazywa się Czarny niedźwiedź. Na Czarny Niedźwiedź, powtarzam. Okay. Na HBO jest. Polecam Aha. z Aubrey no. Plaza. Niezwykle. O, ja film. bardzo ją lubię tą Partii. dziewczynę. Tak, ja jest. Też. Strasznie dziwna. A zauważyłeś, że e, Boże e, Maria Sobocińska jest trochę do niej podobna, ta z serialu? Faktycznie, masz rację. Tak, 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 masz rację, masz rację. No, no, masz rację. Zastanawiałem Więc... się. A, no, bo, proszę, bo No, Proszę. Nie, nie, nie chcę jeszcze sięgać po nasz główny temat, zastanawiałem mhm. się, tak, tak sobie myślałem, że. Chciałem zatytułować y, dzisiejszy podcast y, Jak w Polsce rozmawiać o seksie. Y, y, I pomyślałem sobie, że to bardzo fajny tytuł jest, i on może nawet jest chwytliwy, ale chyba YouTube nas zaraz tutaj po łapkach uderzy, nie? Mm, czy nie? nie, ostatnio nawet wysłali <laughs> y, zmienili regulamin, y, zluzowali go trochę. O, no Więc to proszę. Już to, już, no to, już to można, taki... można przeklinać. To już Państwo wiedzą. A zauważyłeś, nie wiem czy zauważyłeś, że jest w ogóle tendencja na wielu popularnych kanałach cenzuruje się wszystko. I tak? na przykład, y, kto ma takie, że, że, że hop, mm -hmm. taki typ, o tam jakieś newsy ma i on Chłop. cenzuruje wszy wszystko, niepełnosprawny cenzur wszystko, każde słowo, Jezu, no. które może, to jest jakaś paranoja, ale zauważyłem, że to jest w tak wielu miejscach na YouTubie, no, że no, ludzie, no, no. że im się, bo serio, znaczy jakby, my może nie przeklinamy jakoś specjalnie, jesteśmy raczej family friendly, mm -hmm. ale... Ja nie, nie widziałem takiej sytuacji u nas, żeby za słowo, nie wiem, tak jak COVID, pandemia, jakieś takie rzeczy, żeby YouTube to w jakiś sposób chował te odcinki albo demonetyzował. A, wiesz co, to już ci opowiadam. Opowiadam. Znaczy, wydaje mi się, że, że wiem, wiem, z czego to się bierze. Otóż jest taka. Z jednej strony oczywiście jest obawa, że YouTube może zrobić, zrobić człowiekowi krzywdę, bo coś tam powiedział i nawet nie wiedział, że to jest coś złego, więc ludzie się zabezpieczają, ale skąd się wzięła ta konieczność zabezpieczania? Otóż wzięła się przede wszystkim stąd, że jest wielu twórców, którzy są dosyć wysoko i mieli lepsze i gorsze momenty i bardzo często oni winę za swoje aktualne niepowodzenia zrzucają na algorytm YouTube'a. I to jest coś, co im daje pewne poczucie jakiegoś takiego, jakiegoś spokoju, ale też w Wpuszcza wszystkich, którzy oglądają ten, ten materiał w takie trochę maliny, nie? i ludzie się dodatkowo obawiają trochę bezpodstawnie i trochę na, na, nad trochę do przesady mówienia czegokolwiek i używania jakiegokolwiek zwrotu, który może być uznany za kontrowersyjny. I stąd się wzięła ta autocenzura taka, że z jednej strony oczywiście YouTube bywa restrykcyjny, absolutnie w sposób nieuzasadniony, a z drugiej strony twórcy, którzy mieli jakieś potknięcia, uzasadniają to w ten sposób, że to YouTube algorytm im zrobił krzywdę, więc ludzie się boją. Nie? My się jakoś tak specjalnie nie boimy, bo, bo, bo to, to nie wynika z tego, że jesteśmy tacy odważni i twardzi, bo to jesteśmy oczywiście, ale to jest z zupełnie innych powodów. Ale też mamy Spotify'a, gdzie zawsze może się to pojawić i zawsze jest puszczone od początku do końca i zawsze Państwo mogą obejrzeć, więc nas to tak nie przeraża. I jak się okazuje, ten YouTube wcale nie jest aż tak restrykcyjny, jak się wszyscy obawiają. Ja też jakby zacząłem tą rozmowę od tego, że być może seks nam będzie cenzurował, ale być może nie. No, tak. nie więc nie też we mnie te obawy nie będzie. są. Jestem, jestem przekonany, że, że nie będzie. Hmm? E, no tak, bo dlaczego? No, nie, no właśnie. No, dlaczego? dlaczego? Dlatego, żeby razy... korporacja produkująca słodkie napoje mogła się spokojnie reklamować. No. Ale ile razy były jakieś odniesienia do seksu, czy w okładce, czy w tytule u nas? Nic hmm. z tym się nie działo tak naprawdę. Raz, raz mieliśmy taką dałem na okładkę dziewczynę z anime, bo żeśmy coś rozmawiali też o, 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 chyba o mandzy. I no i to udo było takie duże No ale no i... to, to udo, no to wiesz. To takie udodałeś, to ja się nie dziwię, naprawdę. <grystanie> Za posiadanie takiego uda, można karę otrzymać w niektórych krajach. Takiego uda monetyzacja. Z takim udem to na Twitcha idziesz, a nie tam na YouTube'a. No. No. Czarny Niedźwiedź, wracam do tego. Dobrze, wracaj, wracaj. I też wpadłem na pomysł na podcast. Jego nie, do... wiedziałem. <grystanie> tylko zależne z Ciebie. <grystanie> Ale wiesz co, wpadłem na taki pomysł, <coughs> oczywiście będę, nie będę tego robił sam, no bo ja, ja sam nie umiem, e, ale jeszcze to nie wiem, czy w ogóle powstanie. A okej, okay, okay. A Muszę to sobie przegadać, ale to taki tematyczny i zamknięty projekt, obliczony, nie wiem, na 10 odcinków powiedzmy. No, dobra, dobra. Tylko. Nie, bo tam jest jakby o nie, tematyka. Staś się szykuje. Borys mówi. Bo, ja oczywiście powiedziałem Borysowi. Nie, no nie słuchaj. Zanim ja powiedziałem, ja wrzuciłem to na YouTube'a, nie powiedziałem nic, a nic. Tak się trochę bałem ci powiedzieć. Myślałem, bałem się, że może pomyślisz, że to jest jakiś właśnie zdradliwy cios. I Stop. Ja, zatrzy, się, ja, zatrzyma, ja zatrzymam tutaj. Chciałbym zauważyć, że od kiedy razem nagrywamy, to ja jestem mhm. tym typem, który mówi, rok, nagraj coś samego, sam, zrób tutaj, rób, nie bój się tam, chciałeś coś w kuchni, zrób to, vlogi, to ja cię tutaj popycham do tego, a nie, że się będę obrażał. To jest prawda, to jest prawda, ja, ja się zgadzam, powinienem mieć więcej zaufania i, no i faktycznie, żeś zareagował bardzo pozytywnie, ale to wiesz, to ja pracowałem z różnymi ludźmi, wszyscy dobrze życzą o tym, jak zrobisz coś lepiej, to nagle już wcale nie są tacy mili, więc to nie jest takie oczywiste, więc dla mnie to pewna jest pozytywna niespodzianka. No, ale to, to też to, ten twój pomysł o, o, o twojej niezależnej tu działalności związanej z czarnym niedźwiedziem to nie, 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 nie dodało ci to motywacji, to, że ja teraz zrobiłem coś sam, solowo? E, nie, nie, to był temat, który ja tam sobie trochę, trochę mi kiełkował od, od bardzo dawna, żeby zrobić coś takiego stricte filmowego, mhm. um, ale nie miałem na to pomysłu, bo chciałem zrobić coś takiego trochę od środka branży, mhm. ale jednak omawiać filmy, no i teraz wpadłem na taki bardzo konkretny pomysł. Więc, ten, ten, Ale ten, nie no, chwalę nie, się, no, dopóki no, nie, nie będzie, bo może być tak, że, t, że ja tego nie, nie zrealizuję. Nie, może chyba spróbuję przynajmniej. Zobaczymy. jak. Będzie. No nie, no powodzenie rzeczy trzymam kciuki, będę obserwował i w ogóle i będziemy pewnie o tym gadali. Bardzo dużo. Tak, ja będę wtedy, <grym> jak znam Cię <ciebie>. reklamowy, <grym> <grym> na, na każdym kroku. Słyszałem, że dzisiaj matury. O Jezu, tak? No, no to, to ciężki może być, zważywszy na Pozdra to, że... Pozdrawiamy wszystkich, tak, co... Tak, życzymy wszystkiego najlepszego. Yy, a, albo wam powodzenia, albo mam nadzieję, że dobrze wam poszło. Zależy, o której to mm, oglądacie. Ja tylko jeszcze pochwalę się, że kupiłem sobie w promocji dwie gry na Switcha. I to, był, to jest Dead Cells, które jest fantastyczne na PC, mam to na Xboxie, mam to... I jest to świetny, świetny rogalik. Kocham tą grę po prostu. No mm. i druga to jest Book of Demons, czyli polska gra, Pozdro kostek. I e, super, te gry się sprawdzają na Switchu. Idealne. Znaczy, to jest naprawdę e, gry, które są perfekcyjnie skrojone na tą konsolkę. Book of Demons jeszcze jest chyba w promocji, więc e, polecam, polecam. Tam chyba 10 złotych, no to naprawdę. No pewnie, że polecamy. Warto, Jakoś... warto. Nie, nie w moim stylu obie te gry, ale, ale wiem, że się cieszą bardzo pozytywnymi reakcjami, więc Dokładnie. jak Państwo czegoś szukają do grania akurat na Switchu, to podejrzewam, że w ogóle wśród naszych widzów jest dużo użytkowników Switcha, zważywszy też siłę, z jaką polecasz ostatnio te konsolę No i też ze względu na to, że tak, że ta konsola się sprzedaje cały czas dobrze i też w Polsce się sprzedaje no, 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 to prawda, to prawda. No dobrze, przechodzimy to, do tematu. Czekaj, czekaj, muszę jeszcze. jeszcze prze, 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 nie, nie, prze, Przeszukałem pamięć podręczną. Nie mam nic, chyba żeśmy wszystko omówili dokładnie. E, serial żeśmy oglądali. Proszę Państwa, na Netflixie pojawił się nowy polski serial o wszystko mówiącym tytule Sexify. Jest to serial Piotra Domalewskiego Domalewski, Dom, Domalewskiego Jezus Maria. I Kaliny Ala Brudzińskiej. Pan Piotr odpowiada za takie filmy jak Cicha Noc i jak najdalej stąd. Polecam, bardzo dobre. Ja niedawno jak najdalej stąd oglądałem, na cichej nocy to byłem w kinie nawet. Pani Kalina nie jest mi jakoś specjalnie bliżej znana. Ma taki film, nic nie ginie, ale on tam trwa godzinę 10. Nie spotkałem się i też nie jest dostępny praktycznie nigdzie. Serial opowiada historię trzech studentek. Od razu mówię, mogą się pojawić spoilery, ale raczej nie będziemy. Tutaj, jakby omawiać całej historii, więc nie sądzę, żebyście się mieli czegoś bać. Ale jak ktoś jest bardzo przewrażliwiony, to od razu ostrzegam. <laughs> Serial opowiada historię trzech studentek, które pracują nad aplikacją do optymalizacji kobiecego orgazmu. I znowu mężczyźni są tutaj po prostu na drugim planie. Skandal. To nieprawda nie, to jest po, aplikacja do mężczyzn dla mężczyzn przede wszystkim. Aplikacja do optymalizacji po prostu orgazmu, skandal, lewactwo. Yy, aplika yy, aplikacja jest też pracą dyplomową i walczy w takim minister yy, ministerialnym konkursie na studenckie startupy na zrobieniu projektu. Na zrobienie projektu mają 3 miesiące, więc muszą się sprężać. Każda z bohaterek ma poza tym swoje cele, swoje problemy. Yy, Natalia jest takim totalnym nerdem Taką trochę a społeczną osobą i bardzo desperacko chce odnieść sukces w tej roli Aleksandra Skraba. Paulina jest gorliwą katoliczką nieuznającą nawet za bardzo rozmów o seksie w tej roli no już ją tutaj naznaczyliśmy polską Aubrey Plazą, czyli Maria Sobocińska, zresztą z bardzo znanego rodu filmowego. I ona, ona jej celem, tak mi się wydaje, że jest to, że chce takie swoje prawdziwe potrzeby odkryć. Jakąś mm -hmm. taką swoją drogę. No i trzecią bohaterką jest Monika, grana przez Sandrę Dżymalską. Ja polecam, ja ją w ogóle pierwszy raz widziałem w takim filmie krótkometrażowym 30. Jest naprawdę ekstra Katarzyny Warzechy. Polecam, to jest bardzo dobry film. I, i tutaj Monika jest taką bananową, że tak powiem, i ona swobodnie podchodzi do, do seksu, potrzebuje zakończyć związek, jakby. Zmienić trochę swoje życie i udowodnić ojcu, że jest czegoś warta. Jeszcze tylko powiem, że na serwisie, który monitoruje popularność VOD, Sexify jest na drugim miejscu z wczoraj, czyli 2 maja, na drugim, drugim najpopularniejszym serialem na światowym Netflixie. Numerem jeden jest w Polsce czy na Jamajce, ale też w Indiach. Jest w ogóle interesująca rzecz. Tam jest strasznie dużo tematów, żeś tam poruszył po drodze, opowiedziałeś państwu dosyć dokładnie, to, to dobrze, nie? Tylko mi się tam włączyło kilka, kilka dygresji, Mów. które, ale to nie wiem, czy, czy wszystkie. Zacznę chyba od tego, co powiedziałeś na końcu, że miejsce, jakie zajmuje ta, ta pozycja na, na listach popularności, to jest chyba. Pe pewien taki symptom polskiego Netflixa, że za każdym razem, jak Polacy robią filmy o seksie, to one się świetnie oglądają. I, i, i niestety niezależnie od jakości. Mówisz, że 365 potwierdza... się no, no wiesz, to jest też jakby ten. ten... Gdyby, gdyby sprowadzić tylko te oba dzieła, do opowiadaniu o seksie, no to tak, to, 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 to jakby nie ma znaczenia jakość tej tych produkcji. Szczęśliwie jakość tej produkcji, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, stoi na wysokim poziomie. To zostało potwierdzone przez paru tam krytyków, m.in. Jest Tomasza Raczka, prawda? Ale też patrząc na oceny na, na filmwebie, nawet to serial ma ponad 4000 ocen i ma 6,5. Krytycy dają mu też w okolicach 6,5, więc myślę, że bardzo przyzwoicie. Bo, bo... Liczyłbym na więcej, szczerze mówiąc. To też jest taki, że. To bo, bo muszę przyznać, że taki trochę się czułem przymuszony do, do, do oglądania tego serialu przez Borysa. On tak na, naciskał bardzo mocno. Znaczy, nie, nie, że mocno, ale to była Twoja propozycja. Nie, ja, ja do wczoraj obejrzałem sobie trzy odcinki, a dzisiaj Borys zadecydował, że muszę obejrzeć jeszcze trzy, więc trochę na gwałt oglądałem to Sexyfy. Yy, i, i ostatecznie obejrze, obejrzałem siedem. To jest taki serial, który, którego ja bym sam pewnie nie obejrzał. Bo on chyba, ja nie jestem grupą Odbiorczą za bardzo. Natomiast jak już... Interesuje Cię kobiecy orgazm. Okej. Okay. O, o, o nie, a teraz, żeś mnie zranił. Strasznie. Nie wiem, jak ja z tego wybrnę. E... Trochę mnie interesuje. E... Dobrze. E... O czym to ja mówiłem? No, no więc nie, nie, nie mam się jako grupa odbiorcza, ale muszę przyznać, że, że o ile ciężko mi się było do niego zabrać, to jeszcze ciężej mi się było od niego oderwać. W rezultacie miałem, miałem takie zadanie wyznaczone przez Borysa obejrzeć sześć odcinków. Nie wiem, dlaczego ten szósty także ścisnął, żeby obejrzeć. Ja nie wiem, czy... ale to pewnie się zastanowiłem. Moim skromnym zdaniem, wybitny. Ten szósty odcinek to w ogóle jest takie małe arcydzieło w środku tego serialu. A, no dobrze. To, 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 to jest ten ze, pewnie... ze świętami wielkanocnymi. A, o jest no tak, masz rację. To jest z wielu, z wielu ciekawych rzeczy. Ostatecznie obejrzałem siedem i zaraz jak skończymy nagrywać, to dokończę, bo jest osiem odcinków. I to z, z dużą przyjemnością oglądam. Trochę mi się przypomnia, przypomniała sztuka kochania. Czyli ten film także... W dużym stopniu opowiadający historie związane z seksem, ale to akurat Michaliny Wisłockiej były historie, i to był też dobrze film zrealizowany, przyjemny, mimo tego, że ta obyczajowość. Która nie męczy poszukiwacza dynamiki i strzelania w kinach. Znaczy, chciałem tak powiedzieć, że, że obyczajowość teoretycznie męczy mnie, bo ja wolę akcję i rozrywkę tanią i niskich lotów. To jednak i, i, ta, i, ta, i ta sztuka kochania mi się podobała i ten serial też mi się podobał. No też po porządnie, porządnie był zrealizowany mhm. ten film. Tak, tak więc, więc moje takie wstępne reakcje są bardzo pozytywne na ten serial. E, ja mogę powiedzieć, znaczy t, t, właśnie to jest tam osiem, ale bardzo konkretnych odcinków, to jest duży, duży plus, że te odcinki zwykle są o czymś, e, zaczynają się, kończą się, konstrukcja jakby tego serialu jest na wysokim poziomie. On oczywiście skupia się na seksie, ale też na relacjach, e, na tym jak podchodzimy do tematu seksu, ale też dorastania czy, czy rodziny, jest dużo seksu, dużo golizny jest, tak, dużo seksu, jest, tak. ale nie ma tam wulgarności. No, no, I to no, nie tak jest to takie nie. łatwe, bo wiesz, taka tematyka daje takie pokusy prostych zabiegów. Tutaj mamy sporo goło, gołych piersi, golizny, ale to, to, to ciało na przykład kobiety, kobiety jest bardzo dobrze sfotografowane i też jest takie naturalne piękno pokazane. O tak, tak, to, to dobrze, do, do, dobrze powiedziałeś. I też yy, realizatorzy tego filmu nie przesadzają z, z, z nadawaniem przesadnej poetyckości rzeczom, które są normalne. Mm -hmm. to, 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 to jest to, co mnie zaskoczyło, że nawet kiedy w Polsce próbujemy się trochę rozliczyć z tym. Yy, z jak się, jak się mówi na, taką, na taki yy, bardzo ostrożny stosunek do, do seksualności albo taki odrzucający seksualność, to jest... jest pruderyjność? Jest pruderyjność, właśnie. Że nawet kiedy, kiedy się w Polsce opowiada o seksie, to jakaś taka pruderyjność przez to przebija i próbuje się z tego robić taki, taki bardzo... Nie wiem, prawie, prawie boskie i, i niezwykle emocjonalne przeżycie. Natomiast tutaj seks, mimo tego, że sięga po takie wyższe wartości, to jednak jest przedstawiony jako, jako rzecz normalna i codzienna. I, I to mi się bardzo podobało, bo nie, nie wzbudzało to we mnie jakiegoś gigantycznego zachwytu, ale też nie powodowało, że czułem się zniesmaczony. To wszystko jest takie z, z, z umiarem i bardzo, bardzo naturalnie pokazane. Zastanawiam się, jako że ja studentem byłem całkiem niedawno, 20 lat temu, ty byłeś, to też będę, jestem ciekaw, będzie. Nie opowiadać o swoich doświadczeniach, nie wiem, jak Borys, ale ja na pewno. Więc no. proszę Państwa. Tak sobie myślę, nie, nie wiem, na ile ten, ten serial opowiada naszą prawdziwą e, realność, znaczy tą naszą rzeczywistość współczesną, jeżeli chodzi o tam e, życie studenckie i, 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 i seks, który staje się taki powszechny wedle tego serialu. Kiedy ja studiowałem 20 lat temu, to ten seks nie był aż taki powszechny. To znaczy, no może... U Ciebie. No, przepraszam, ja właściwie nie mam, nie mam sobie nic do zarzucenia w tej kwestii. Oczywiście, że w tym to w ogóle już jest taki wiek, że seks staje się czymś naturalnym i normalnym. E, no i dla mnie też było, oczywiście. Natomiast nie zauważyłem w życiu studenckim e, i gdzieś tam w takim akademickim otoczeniu, takiej, takiej, wiesz, takiej seksualizacji, że w zasadzie to jest jedyny temat, e, bo, bo, bo mocno ten serial patrzy na to w ten sposób. Nie, że to jest ta aplikacja jest potrzebna, ponieważ wszyscy o tym myślą i wszyscy o tym rozmawiają. I być może w moich czasach wszyscy o tym myśleli. Natomiast nie rozmawiało się o tym tak, tak bardzo często i nie rozmawiało się tak bardzo otwarcie. Mam nadzieję, że te czasy się zmieniły i że ten serial trochę odpowiada rzeczywistości, jeżeli tak, to jest to rzeczywistość, która mi pasuje. Natomiast wtedy było trochę inaczej. Pamiętam, nawet taka jest, była jedna sytuacja, że dziewczyna z naszego roku przyszła bez stanika na, na zajęcia. Nie? I, I zapamiętałem? Wy, to widły, pochodnie. No właśnie, widzisz, no to, to jest tak, że, że nawet, nawet faceci, którzy z pewnym podziwem, oczywiście milczącym, zerka, skali na to. To, to też się pojawiały takie głosy, że takie mmm, to nie wypada, co, co nam wyprawia, nie? że to jest takie. Miałem takie poczucie, że bardziej to wywołało, wywoływało zgorszenie nawet wśród, wśród facetów, co mnie totalnie zaskakiwało. Nie wiedziałem, jak się zachować w takiej sytuacji, jak reagować, czy też mam być oburzony, czy mam być zachwycony, bo to jest w ogóle trudna sytuacja. Jak jesteś zachwycony, przesadnie, to, to zwłaszcza dzisiaj uznają, że to prawie gwałtu dokonałeś. Nie? A, a wtedy to, to, to nie wiem, jak, jak można było na to patrzeć, ale, ale takie. Rzeczy, które trochę ten taki wychodziły poza pewne normy, wtedy były, były uznawane za takie, że trzeba by trochę pokręcić nosem i powiedzieć: Nie wypada, ksiądz by nie pochwalił. Nie? Że, że to były ale, jeszcze takie czasy. Ale, że, ale że... powiedz mi, to ty chodziłeś do seminarium? Nie, no zlituj się chodziłem normalnie. To, to, to nie, no, osoba... opowiadasz mi tutaj, naprawdę to jakby jakbym ojca mojego słuchał w latach 60. to my tutaj. Nie, nie naprawdę, nie, 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 ja to nie. ja już inny u mnie świat był zupełnie. To ciekawe, no i ja, ja akurat mam wspomnienia z Polibudy, Polibudy. No tam nie i, było dziewczyn, takie... to może po prostu, że dziewczyna przyszła, nie jakby to. No. Nie, nie, nie. Myśl, myślę, że. To znaczy, tak, to, to oczywiście moje, moje spostrzeżenia mogą być nietrafione, nie? yy, bo. Znaczy, bo... to wiesz, jakby twoje spostrzeżenia są twoje. Czy one są. Ale nie, nie, ale też mogłem źle te interpretować. Której... Mogłem źle interpretować to, jak ludzie reagowali na to, natomiast y, to już też takie czasy były, że na, na polibudzie było trochę dziewczyn, i mam wrażenie, że one też były takie. To, to potrafisz rozpoznać, jakie spojrzenia, jakie rzeczy ludzie mówią, jak komentują, nie? jak zwracają uwagę, że, że jest w tym trochę takiego purytanizmu jeszcze, że to nie jest takie, to było zaskakujące jakby dla wszystkich, nie, a to przecież taki banał, nie, bo to nie jest tak, że przyszła z, 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 z nagim biustem, tylko po prostu nie miała stanika, co było wyraźnie widoczne, nie? ale to już zrobiło jakieś wrażenie na ludziach. Sam fakt, że to zrobiło wrażenie na ludziach, to, nie że to wiele było... o tych ludziach. No, no, to mówi, to nie jest tak, że tam na, na Polibudzie tam wiesz, banda prawiczków się zebrała Słuchaj. i poszła na Polibudę. To nie było tak. Ja, ja to rozumiem. Ja chodziłem do bo ja miałem te takie studenckie życie już zapoczątkowane pod koniec y, liceum. Mhm. W ostatniej klasie dużo, dużo czasu spędzałem w akademikach w Częstochowie. Ja chodziłem do takiej szkoły zespół szkół samochodowo-budowlanych. No, nie było tam jakieś też specjalnie dużo Stefanie. <gryste>, ale ja chodziłem do liceum informatycznego, no i jakby tam były dwie klasy, czyli tam były chyba nie pamiętam, trzy klasy były, z czego mm -hmm. tylko jedna miała dziewczyny? Jakoś, jakoś tak to było. No, no, no. I, mm, ale ja y, często dużo czasu spędzałem u mojego kolegi dobrego Rafała, pozdrawiam, y, i często nocowałem u niego w tym akademiku, no i jakby... To życie studenckie było dość. luźne. Tak. A potem, jak, no okay, mi, jak, okay, jak so... studiowałem w Krakowie, studiowałem filozofię, nie skończyłem mm. jej, pod studiowałem niecałe dwa lata, no to też mi się wydaje, że to aż tak bardzo nie odbiegało od, od tego, nie? Jakby. Okej, okay, to już, to już teraz znaczy, dobra. Nie, nie jest tak, że ci nie biegało teraz... na pewno, nie, ale jakby, jakby w Ale zmierzało w tym kierunku, i... rozumiem. <laughs> tak, to, to już wiem, wiem z czego mogę. Może faktycznie jest tak, że, bo ja nie mieszkałem w akademiku, bywałem w akademiku na jakichś imprezach, gdzieś tam hmm. jakichś spotkaniach, tak dosyć często, ale nie na tyle, żeby spędzać tam nocki i żeby wiedzieć, jak, jak wygląda to, 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 to życie nocne, jakby w akademiku. Więc moja wiedza może być mocno zaburzona przez to. Inna, ja, inna, z, ja, inna ja sprawa na stancji, to. Jakby, no to Wydaje mi się, że to nie jest taka norma, norma, ale rzeczy się dzieją, znaczy ludzie uprawiają seks mm -hmm. i, y, i dążą do tego. Czy to się udaje, czy nie? Czy jedni są śmialsi, śmia śmielsi, śmiali, śmialsi, śmialsi a drudzy, drudzy mniej? To wiadomo, że. Ee, że, że tak jak ta sytuacja w serialu, gdzie tam jest na godzinę wynajmowany pokój w akademiku, no wydaje się być trochę taka naciągana albo absurdalna, ale mhm. jest jakby zgodna z tą rzeczywistością, bo, bo wiesz, jakby... Ten serial nie trzyma się rzeczywistości. On, ma, on wytworzył swoją, którą nam przedstawił w pierwszych dwóch odcinkach, i ona wewnętrznie jest bardzo spójna, ale ona oczywiście mocno odbiega od tego, jak wygląda życie. To, wiesz, jakby po pierwsze, te dziewczyny mają po tam 28 lat w rzeczywistości. A nie, nie, nie. To, to, to to, to nie, nie ci ci tak ludzie, leko. ci studenci, wszyscy, którzy tam są przedstawieni, no to trochę starzej wyglądają niż. Nie, 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 ja, ja zwracając na, na tą yy, niespójność, z, zwracając uwagę na. na... Ewentualną niespójność z rzeczywistością, opowiadam o tym raczej nie po to, by powiedzieć, że ten serial jest niefajny, ponieważ nie odpowiada rzeczywistości. Ja bardzo lubię filmy i seriale, mm -hmm. które są dalekie od rzeczywistości. To w ogóle nie ma dla mnie żadnego znaczenia, nie wpływa na jakość. Tylko mówię już to z takiego pozaserialowego, pozaserialowej ciekawości. Czy życie studenckie dzisiaj wygląda tak, jak na tym serialu, Piszmy, albo czy jest zbliżone? To jest pierwsze pytanie do was. Do ja. tych, co już oglądali. Yy, I no teraz jakby. I są studentami. Może, ostatni, może przez ostatni rok to tak nie wygląda. Nie? No. Tak. Ale czy w ostatnich, powiedzmy, dwóch, trzech latach jest to coś zbliżonego? Ale to jakby ciekawa rzecz, no bo dużo się jakby... Sama idea takiego życia studenckiego, no to, 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 to jest imprezowanie, a tak, nie tak. uczenie no. się. Tak, tak. I to też fajnie jest pokazane przez pryzmat tych, tych, mm. um, tych, tych doświadczeń, tych dziewczyn, trzech. E, też mi się podobało, bo tam, tam dużo jest pozytywnych rzeczy. I w tych imprezach te imprezy nie wzbudzają takiego poczucia zagrożenia, że zaraz ktoś ci podejdzie i ci wrzuci tabletkę na gwałtu do, do, do tam, tam. Nie ma takich. Tam nie ma ale takich to u historii ciebie tak było? Czy znaczy nie, razy? nie, nie, ale, ale z, z reguły, jak się na przykład, jak oglądam seriale zachodnie opowiadające o życiu nastolatek, to one mają tam zawsze z tyłu jakieś takie poczucie niebezpieczeństwa, Poczucie zagrożenia gdzieś tam. Mhm. Takie miałem wrażenie. Ten jest dużo, dużo lżejszy. I, I to jest, teraz dopiero o tym powiedziałeś, że dzisiaj wygląda trochę inaczej ze względu na pandemię. Oglądając ten serial totalnie zapomniałem o pandemii. To jest bardzo pozytywne. Ma, 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 ma wydźwięk w moim mniemaniu, bo jestem już potwornie zmęczony i cieszę się, że w tym serialu totalnie można było to wyrzucić z pamięci. Tak, to prawda. I, yy, i muszę przyznać, że ogląda się dobrze go. Znaczy tam się tak, cały się. czas coś dzieje, bohaterki co odcinek mają coś konkretnego do, do zrobienia. Dużo tych, dużo nowych lokacji odwiedzają, znaczy nowych, te lokacje się nam powtarzają, ale są te targi seksu, gdzie reżyser występuje w roli penisa na przykład. A, e, i, I się nie mógł wepchnąć od przodu tak, i poszedł od tyłu, tak? To tak, to jest... tak, to ten, dokładnie z X-em. E, a zresztą reżyserka też występuje, jest panią profesor e, Taką, taką bardzo ostrą. Tak, tak, wiem. Wiem nawet w którym, w którym miejscu. Się Właśnie. Tam jest kościół, akademik, uczelnia, seks sex shop, warsztaty ciała, jest, jest bardzo różnorodnie, jest kolorowo i jasno, i trochę w szczególności w, w nocnych scenach albo w pomieszczeniach, jest trochę takie za miękkie światło. Ja tego nie lubię za bardzo. To już mówiłem wielokrotnie, ale wszystko jest. Ładnie sfotografowane, prawda jako, jakościowo mi to może pasować albo nie pasować, ale to jest spójne, bardzo dobrze y, wykonane. Znaczy ten warsztat, ten poziom techniczny zdjęć jest na bardzo wysokim poziomie. To, to trzeba powiedzieć, bo to nie zawsze też jest tak, że, że, że ta realizacja tak wygląda. No, no, to ja, ja się o, o tyle, o ile znam się, czyli w ogóle, to mi się bardzo podobało wizualnie. Jest, jest duża dynamika tych ujęć faktycznie te, te, te różne plany, różne kolory, tamte te dyskoteki, oczywiście, czerwienie, fiolety i to wszystko, jakby postacie na tym nie tracą zupełnie. Ale to są, to są takie rzeczy, przy, przy których się tru, trudno mi rozwodzić. Natomiast to, co mi się straszliwie spodobało z rzeczy totalnie nierealizacyjnych, to to, w jaki sposób opisane są te postacie, bo one są bardzo, bardzo sensowne. Te wszystkie trzy dziewczyny, to ma ręce i nogi, bo nie tylko. Poznajemy je w danym momencie, ale też rozumiemy, jak, jacy rodzice są, co je ukształtowało, czemu mają takie obawy, albo nie inne. To wszystko jest bardzo, bardzo spójne, i nie wiem, czy to jest tak mocno przemyślany każdy, każdy bohater, bo ja... tam każda postać ma takie ręce i nogi. ma w tym. Wydaje mi się, że ten serial jest mega przemyślany. Znaczy, że to jest taki projekt, gdzie mhm. każdy detal, każda śrubka jest tam do, dobrze dokręcona i, i każda tryb, każdy tryb jest naoliwiony, to jest przemyślany. Taki projekt jest ekstremalnie trudny. Znaczy naprawdę, po pierwsze, seriale mhm. robi się, kręci się bardzo szybko i montuje się bardzo szybko. Ja mógłbym tutaj trochę narzekać na aktorstwo, które czasami jest takie przejaskrawione, teatralne, ale też w serialu nie ma tyle czasu na przegadanie, na, na przegranie z mhm. aktorami wszystkiego przed zdjęciami, bo tego jest za dużo. Jak masz półtorej godzinny film. To możesz sobie aktorów wziąć i, i przez pół roku z nimi trenować, jeżeli oczywiście masz pieniądze i masz, masz możliwości. Tutaj bardzo dużo, yy, bardzo ważny jest casting, bo musisz mieć tak, tak wybranych aktorów, którzy idealnie pasują do scenariusza, ale też do siebie nawzajem. A przy tej ilości bohaterów, przy tej ilości postaci, to jest bardzo trudno. Dlatego też, wydaje mi się, bo ja słyszałem takie. Yy, Opinie, że bez sensu, że drugoplanowe role grają znani aktorzy. No tam jest Pazura na przykład, tak, jakieś... Sebastian Stankiewicz. No i to są znani, już doświadczeni aktorzy, ale wydaje mi się, że to jest jakby też celowo, bo wiadomo, że oni ze swoim doświadczeniem jest dużo większa szansa, że dobrze to zagrają. Po prostu. Przy, mnie... tak, tak, przy mniejszym, no. no nie da się tego, wiesz, jakby serial. To jest ogromna rzecz. To mm. jest po prostu ogromna i skomplikowana produkcja, i nie da się tam tego wszystkiego e, przypilnować tak jak przy filmie. No, film tak, jest tak, tak. trzy razy, cztery razy nawet krótszą formą. Tak, tak, masz rację. Ja, 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 się cały czas, czy te, te miejsca, które moim zdaniem aktorsko nie przystawały do reszty. Czy wiesz, ja to też tak widziałem, że pewne rzeczy są przerysowane w tym serialu, i mhm. też, też gra aktorska i te takie teatralne zachowania też wydawały mi się e efektem tego przerysowania i kompletnie mi nie, nie przeszkadzało, ale, ale też muszę powiedzieć z dużą przyjemnością, że i, i Zamachowski, i pazura to za każdym razem, kiedy oni się pojawiają na ekranie, to się z ogromną przyjemnością ogląda ich, ich grę, bo to oczywiście, że to jest z, z ich perspektywy bardzo banalne są rulki, ale, ale fajnie grają, przyjemnie, nadają takiego charakteru takiego sznytu dodatkowego tej. tej tej całej opowieści, więc, więc też, też mi się bardzo podobała gra tego. Um, tego doktora, który prowadzi zajęcia, który um, nie, nie bardzo pamiętam, jak on się nazywa. Um, on grał, i, czekaj, on grał u, u Krzysia. Czekaj, zaraz ci go znajdę, bo zawsze no, jeszcze, się jeszcze, z... jeszcze jest jeden facet, którego zlądło którego przyjemność. Wojciech Solarz. Wojciech solasz. I też, też oczywiście nie mam pamięci do nazwiska jeszcze tuż przed, przed podcastem, bo. Pamiętałem go, bo jest to, to młody aktor, czyli ma 43 lata, czyli jest o rok młodszy, ale z Bolesławca to jest facet. Nie? Mm, a o którym mówisz? E, to, ten facet, który grał y, właściciela serwisu komputerowego geja. Sebastian Stankiewicz. No, o, no, właśnie, powiedziałeś go. No i już go mówiłeś. No właśnie, więc, więc moja żona, jak zobaczyła, że to on jest z Bolesławca? Tak. To, a, ta, tak. a znasz go? No, chuj wam, co to ma być, wam się wydaje, że w Bolesławcu jest 500 osób, czy ja co? ja znam akurat. Tak? E, kurde, no to zazdroszczę ci. Nie no, moja żona też mnie od razu zapytała, czy go znam, nie? No jak ja... taka różnica w wieku, no Bolesławiec, wiesz, no nie przesadzaj też, no. No wiem, wiem, no nie znam, nie znam. Zresztą wiesz, no to on jest rok ode mnie młodszy, to kot, nie? No to przyjdziemy, e. będę go znał, to wstyd. Nie no, żartuję, bardzo żartuję. Bardzo zdolny, tak. bardzo zdolny aktor, charakterystyczny. Bardzo charakterystyczny. Wydaje tak. mi się, że trochę znaczy, teraz dużo gra rzeczy ciekawych. Mm -hmm. m, ale no. Wy, trochę mi się wydaje, że niewykorzystywany jakoś tak, jakby mógł być. By, być może, być, tak, tak czy inaczej, ja pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie super w ogóle. Ta, Nawet ta nie wiedziałem. Pomaga, że to... się, no, 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 mam nadzieję, że się nie mylę, bo się okaże, że facet w ogóle gdzieś ze Szczecina, nie, głupka z siebie robię tutaj. teraz. No, no, ale to ilu mamy aktorów z Ewa Szykulska, która gra portierkę. Robi taką, no, w ogóle taka świetna rola. Tak, tak, ja też, za no. ja, ja też ja zauważyłem, że mm. tam jest dużo takich rzeczy, które sugerują, że może być drugi sezon. Kurde, musi być drugi sezon. Historia tych trzech dziewczyn, wiesz, ja jeszcze nie dotarłem do końca tego sezonu, bo jestem na tym siódmym odcinku. Ten siódmy odcinek to jest taki charakterystyczny moment chyba i w filmach i w serialach, gdzie wszystko się sypie, żeby potem było z czego odbudowywać pewnie. Więc, więc jestem na takim etapie, ale chciałbym, chciałbym zobaczyć kolejne sezony, bo to wiesz, dziewczyny są młode i historie mogą być jeszcze, jeżeli będą opowiadane z takim polotem, z takim humorem, z takim, z takim dystansem, to to jest naprawdę na, 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 na znaczy, dłuższą jest, historię. Y, wiesz, tam jest... Jakby taki zajawiony, co może być w drugim sezonie, Aha. na czym on może się opierać, ale jakby on jest poza już uczelnią. Tak to powiem, żeby no, to nie, tam nie trudno żeby mocno. było inaczej. I no. No, chciałem powiedzieć, że no, cieszy mnie w ogóle to, że, że, ten, że ten serial, że to jest Pols, polska rzecz. Że to nie ma się z, z taką przyjemnością, bo on absolutnie nie odstaje od rzeczy zachodnich. Dwa, że porusza temat seksu, który nigdy nie jest prosty. Trzy, że opowiada historię językiem bardzo lekkim i zabawnym, i że potrafi wciągnąć. Więc, więc chciałbym, żeby realizowali więcej takich, nie, ja, takich rzeczy. Ab, absolutnie też. Ja oczywiście mam tam jakieś ale do tego y, serialu i to, w, y, to każdą rzecz, że bardzo, na przykład, y, podobałem mi się gra aktorska, ale ileś tam było takich momentów, gdzie no, było ale. Montaż to jest, to jest niesamowite, ale chyba tam końcówka pierwszego odcinka albo drugiego, to tam jakby z rytmem się rozjechał ten montaż. Nie wiem, co tam się w ogóle wydarzyło. W ogóle za montaż odpowiadają trzy osoby. Sebastian Mialik, który robił Kolmitony, czy Ślepnąc od świateł. Magdalena Chowańska, która robiła Baby Bambi Supernowe. I Aleksandra Gowin, która robiła hejtera i płynące w wieżowce. I muszę przyznać, że tak oryginalnego montażu i <laughs> takiego, który bardzo dużo daje nam. Znaczy, on, on jest jakby dodatkowym. To nie tylko tak, że dobry montaż to jest taki, którego nie widać, bo, bo sprawia, że nam się bardzo płynnie. Tutaj ten montaż jest bardzo widoczny. Jest dużo takich zagrywek montażowych, bardzo nowoczesnych. Wideo takich teledyskowych, wręcz bym powiedział, ale to wszystko jest spójne, wszystko pasuje i bardzo, bardzo w tempo jest. A jak już mówię o tempie, to totalnym hitem jest muzyka Jimka, czyli Radzimira Rademskiego, która jest takim ekstra bohaterem w całym tym serialu. Ten główny motyw, który przewija się bardzo często przez przez wszystkie odcinki daje taki rytm. I ten, i, tam, i to wszystko jakby płynie razem z tą muzyką, sample, które są wykorzystywane, dopowiadają pewne rzeczy. Bo tam w tej. Ja oglądałem praktycznie dwa razy ten serial, bo dzisiaj sobie tam już część odcinków przypomniałem, i tam widać, że tych początkowych odcinkach pojawiają się sample, które nam mówią o tym, co będzie później. I to dopiero słychać, jak się drugi raz yy, więc drugi raz ogląda. Więc, no, przemyślane, rzadko też się zdarza, żeby serial był tak dużo i tak często montowany pod muzykę. Jest taki. W Polsce, w Polsce jakby tak się uczy, że, yy, że to ma muzyka być komponowana pod obraz i dopasowywana, a na świecie, znaczy na świecie jest tak, że oczywiście, no to jest standard, że masz obraz, montujesz go tak, żeby on dobrze brzmi, dobrze, dobrze się go oglądało bez muzyki, a potem się pod to podkłada muzykę, ale coraz częściej jest tak, że właśnie kompozytor pracuje z montażystą nad tym, żeby to jeszcze lepsze było. To jest, tak, to też znowu dużo, dużo rzeczy żeś powiedział, z którymi trudno się nie zgodzić. Ja my... Mimo tego, że sam osobiście no, montuję różne rzeczy, to jednak ten, to jest taki język filmowy, który mi jako widzowi umyka. I trochę się z tego powodu cieszę. To znaczy, są pewne rzeczy w filmie, których wolę nie widzieć, wolę nie wiedzieć, wolę je po prostu chłonąć. I tak jak powiedziałem wcześniej, ten serial mi się podoba i to, co widzę na ekranie, też mi się podoba, to wszystko pasuje do siebie, więc zakładam, że to jest efekt tego montażu. Nie, nie, nie widzę jakichś tam nowych rozwiązań, sztuczek. To jest po prostu coś, co mi sprawia przyjemność i to chyba jest OK. I tak, tak mo mogę zupełnie swobodnie odbierać ten serial. Natomiast co do muzyki, to miałem takie. Miałem, miałem, muszę przyznać, nie mogę powiedzieć, żebym teraz miał mieszane uczucia, bo już to przemyślałem. Natomiast miałem takie momenty, że zastanawiałem. Się zaraz, bo muzyka jest w ogóle fajna, ona jest, ona jest przyjemna i bardzo dobrze brzmi, i zastanawiałem się, czy czasami mi nie przeszkadza. I teraz, właściwie, jak to powiedziałeś, że, że ta muzyka jest takim dodatkowym bohaterem tej opowieści, to zaczynam jakby te, też to dostrzegać i. i, i i też nie mogę powiedzieć, żebym miał takie momenty, że, a kurde, już mogłaby nie grać, czy coś. Nie, nie, ale za każdym razem mi się podobała, ale, ale faktycznie masz rację, że ona opowiada jeszcze dodatkowo tą historię. Ale rzeczywiście tutaj tak. I te trochę, sample też mi się podobają bardzo. Trochę zauważyłeś, że jest jej bardzo dużo. Tak, Tam nie prawda. ma oddechu tak. praktycznie od, od tej muzyki. Um, ja miałem też w ogóle wrażenie, że jest trochę dużo. W trzecim. W pierwszym na pewno trochę odcinku, w trzecim, czwartym i chyba dwa ostatnie były takie. Tak czułem, że jest to wyciągnięte. I za każdym razem, kiedy ja tak mówię, to, mm. to zastanawiam się: No dobra, ale co, co jest do wywalenia? No To nie jest łatwe, żeby to, to prosto określić, ponieważ masz skomplikowany projekt mm. i wiele rzeczy jest tylko po to, żeby potem. Nie wiem, pół odcinka dalej coś wybrzmiało dużo lepiej. Tak, 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 zgadzam się. I ciężko, ciężko takie, wiesz, jakby takie projekty, które trwają 6 godzin, bo to on chyba 6 godzin trwa. Mhm. Super skomplikowane rzeczy. Ciężko to, wydaje mi się, tak na raz ogarnąć, nie? Że raz sobie to oglądasz i, i mówisz, że to bym wyciął, tam, to bym wyciął, to bym wyciął, będzie lepiej. Ja tak no, czuję, jest, ja tak czuję, że proste. wiesz, że w pewnym momencie siada tempo, tam gdzie nie powinno za bardzo siąść to tempo, ale czy mam jakieś lepsze rozwiązanie? Czy to wycięcie tego by sprawiło, że to jest lepszy projekt? Nie mam nigdy tej pewności, nie? To zawsze mhm. trzeba jakby sprawdzić, a sprawdzanie takiego projektu no to też jest masakra, nie? Jakby to nie jest tam, że sobie półtorej godziny film obejrzysz, tylko siadasz i masz sprawdzić te w 6 godzin jeszcze raz. Tak, tak, to, to, to prawda. Ja też tutaj znawcą nie jestem, natomiast jakby z perspektywy widza mogę powiedzieć, że pierwsze dwa odcinki były dosyć trudne dla mnie, ponieważ e, twórcy serialu dają na, jak na dłoniach rozwiązanie problemów dziewczyny i widzowie to widzą. To znaczy, wiem jak, w jaką stronę pójdzie ten serial, wiem, że te trzy dziewczyny się powinny dogadać i połączyć swoje tam doświadczenia, umiejętności, żeby opracować ten konkretny prog program. Jakby te wszystkie takie. E, kluczowe informacje docierają do bohaterki non stop, nieustannie, cały czas jest walona po głowie i ona nie wpada na to rozwiązanie, co z perspektywy widza jest dosyć frustrujące, dopiero gdzieś tam pod koniec drugiego odcinka i zaczyna się układać jakiś plan, więc miałem takie poczucie, że, 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 że to trochę za wolno, byłem niecierpliwy, chciałem zobaczyć, jak to się będzie dalej toczyło, no ale potem 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 dzieją się rzeczy bardzo, bardzo przyjemne, ja, ja muszę powiedzieć, że ten dzieciak, co biegał po uczelni z muchomorem, to po prostu absolutnie cudowna <grym> jest, jest historia, a tam jest dużo takich smaczków, to też chciałbym jeszcze powiedzieć, nie kończymy, prawda? Historii nie, szczerze panie. nie. Znaczy, dopóki nie skończysz, to nie kończymy. Aha. <noise> to to, to jest, jest kilka takich rzeczy, które, które o których chciałbym powiedzieć. Po pierwsze, to napisałem Borysowi dzisiaj na Messengerze, jak żeśmy się planowali te rozmowy, że, że czarnoskóry ksiądz w Polsce jest cudownie, jest, to, to jest, wiesz, to jest taki, to, tam nie trzeba to tam wiele nie opowiadać. Nie wiem, czy on był księdzem, czy on yy, ojcem był? Bo to taki strój dominikanina miał. Nie wiem nie wiem, kim był, nie, ale, ale to jest taki mały, krótki obrazek, bo on się nie pojawia ani wcześniej. Nie wiem, czy się pojawia, pojawia później, bo jeszcze nie do, do, dotrwałem do ósmego odcinka. Natomiast fakt, że jest czarnoskóry, mężczyzna, który prowadzi mszę, pozostawia w polskim umyśle tyle pytań, tyle ciekawostek, że jak to jest? Czy to w ogóle jest możliwe? Jakby to ludzie przyjęli. To jest wiesz, taki, taki mały wątek. Ja jestem absolutnie przekonany, ja, że to świadomie zostało ja, gdzieś tam. Ja myślę, że to gdzieś tam. Je... Jest, istnieje w Polsce. Myślę, że co najmniej jeden ksiądz, który jest czarnoskóry. No pewnie tak, pewnie tak, ale, ale, ale to jest taka to jest ciekawostka. Bardzo, bardzo jestem, bardzo chciałbym zobaczyć kiedyś reakcję wiernych, którym jest przedstawiony nowy ksiądz i on ma inny kolor skóry niż ten, do którego się przyzwyczaili. Ale słuchaj, jak jesteśmy przy kościele, no to totalnie tam są ba dwa, dwa czy trzy, trzy sceny spowiedzi. No, 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 Te sceny no. są świetne. Jest, jest tak dobrze ogarnięta tutaj. Jest hmm. tak w punkt. Znaczy tutaj w ogóle jest. Yy, twórcy bardzo dużo biorą sobie z rzeczywistości. I świetnie potrafię to wpasować, bo to wiesz, OK, tam jest pełno memów, jakichś nawiązań do past. Yy, dużo tych, tych rzeczy, które tam wisi, to gdzieś jakieś yy, yy, tą skiri, skiri Skłodowską demotywatory. Yy, yy, I to nie, jest, to nie jest takie proste, bo to jest trochę jak fanserwis. Jak mm -hmm. czujesz, że coś jest fanserwisem, to przejmie tocuje. Ja czuję, że ktoś to zrobił specjalnie, bo liczył na jakiś efekt taki, wiesz. O, tu się tutaj, tutaj im będzie miło, bo zobaczą coś, co już znają. Aha. A tutaj jest zrobione w taki sposób, że jest to naturalne. Na przykład yy, grają tam w grę komputerową. Zauważyłeś jaką? Yy, tak, Shadow Warrior. Ghost Runner. A, Ghost Runner, tak. bo to też katane widziałem, więc, tak. więc tylko tak kątem oka. I taki Ghost wiesz, i, i nie ma tam wymyślania. Jezu, to bardzo świeże, to ultra świeże przecież. No tak, nawet napisałem doradka, czy wie o tym i powiedział, że, że wie. Ale nie wiem, zastanawiam się, bo też jest tam ten pan peryskop z, z Poznania, taki typ, który robi takie z takim peryskopem, on się Watchman nazywa, czy coś takiego, nie pamiętam. Okay. I on też tam jest wykorzystany jako część tła. A, to nie, nie zwróćcie uwagi, to nie kojarzę. Na dachu jak jest impreza, to jest takie graffiti. Aha. E, no, i, no i wiesz, jakby pytanie teraz tak, bo e, rozumiem, że twórcy nie brali żadnych zgód ani na grę, ani na, e, ani na to graffiti. Pytanie jest takie, czy, czy możesz sobie tak brać do filmu. Może, może brali, bo to wiesz, bo to, to jest. Ja, ja nie wiem jak z tym peryskopem. No nie, no rozmawiałem z Radkiem, to z tego co z nim rozmawiałem, no to nie. Nie, nie, nie mówił mi, nic, że, że, że dawał jakąś zgodę do, do gozranera. Aha, no ale wiesz, to ale może cztery, to jest też takie, głową, wiesz, to... może to jest taki element tła popkultury już, który, który gdzieś tam, mo może nikt o tym jakoś specjalnie nie myślał. Może to jest yy, oznaka sympatii po prostu ze strony twórców, yy, twórców filmu. Ja nie sądzę, żeby ktoś tam przy przywiązywał do tego wielką uwagę i też w żadnym razie nie sądzę, że to powinno być w jakiś sposób, wie, że tam jakieś konsekwencje powinny być, że ktoś powinien być oburzony, że bez mojej zgody, żeście wykorzystali czy coś. No właśnie, znaczy ja też uważam, że to jest część rzeczywistości. Nie? Mm -hmm. Znaczy, to nie jest temat e, filmu. Ani Ghost mm. Runner, ani ten, wiesz, to nie, oni biorą mi, to jest gdzieś tam tło. E, a, to do, dobra, Ghost Runner było zatwierdzone. Dobra, to a, oficjalnie. No. no, no, nie wiem, ja myślę, myślę ale, że się y, nie y, na, Ale te ten rzeczy. pan Peryskop pisał na, na Facebooku, to tak jakby napisał, jakby nie, nie wiedział o tym, że coś takiego. A jest szansa, że to graffiti było po prostu na miejscu jako element te, tego, tego, no bo, bo w takiej, takiej sytuacji, nie? Tak, bo to jest część rzeczywistości, nie? Znaczy hmm. nie da się ukraść rzeczywistości. No nie da się. Nie, nie, nie <laughs> no tak. tutaj, Ale, bo z drugiej strony, no to musiałbyś wszystko absolutnie zamazywać, ukrywać tak, tak, i, tak, i, sensu, no, i, i, i to bez sensu jest. Nie wiem, czy tam, yy... znaczy mi się to podoba, że tak sprawnie jest wpleciona ta rzeczywistość i, i czujesz, że pomimo oczywiście tej konwencji, bardzo jasnej konwencji tego serialu, to czujesz, że on jest taki nasz, że, że odnajdujesz się w tym świecie, że to nie jest wszystko tam wymyślone. Tak, tak, to prawda, to prawda, zgadza się. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałem Pogadać, która mnie sfrustrowała mocno, to to jest. Ale też w ramach anegdoty, bo też się nie, nie poczułem jakoś strasznie urażony, ale mm -hmm. to jest taki serial, który nagle mi uświadomił że ja przestałem być bohaterem takiego serialu, bo za, za, za każdym razem, jak widzę bohaterów, nie? No oczywiście tu są dziewczyny bohaterkami, więc trudno wczuwać się mi w ich rolę, ale siebie postrzegałem trochę jako rówieśnika zawsze, zawsze bohaterów i nagle sobie uświadomiłem, że ja nie jestem już dzisiaj bohaterem tego serialu, tylko jestem rodzicem bohaterów tego serialu i to jest to coś, co mnie sfrustrowało, bo tam wszyscy rodzice od początku do końca są pokazywani w bardzo negatywny sposób i myślę sobie, zaraz, Zaraz, panie pani, pani rezeserko. to nie jest tak, że. <laughs> że my jesteśmy wszyscy starymi trepami ja całkiem niedawno pamiętam jak to było na studiach, może było inaczej, ale, ale nie widzę siebie, bo tam ci rodzice to są tacy albo do przesady bogobojni, albo jakieś prostaki, co chleją na Wielkanoc, albo, albo jakiś biznes, biznesmen, który ma tylko wymagania wobec córki, w ogóle nie próbuje jej poznać. Być może potem ci rodzice nabierają jakiegoś takiego pozytywnego wydźwięku, ale za każdym razem jak się rodzice pojawiali, to wiedziałem, że będzie żenada i w ogóle, że oni tym dzieciakom to, to w ogóle nie sprzyjają, tylko mają swoją wizję rzeczywistości i chcą za wszelką cenę te dzieci wpisać w tę swoją wizję rzeczywistości. I ja rozumiem, że w filmach dla nastolatków to miło się jeździ po rodzicach, ale chciałbym powiedzieć, że z perspektywy rodzica ja się czuję, jak to nie jest to, to nie jest o mnie, to jest oburzająca postawa. Mogli tam chociaż jednego ale... rodzica dać, który ma trochę poukładane w głowie, no. yy, Nie wiem, wydaje mi się, że to że to jest trochę prawda o rodzicach, no dobra, ale to nie jest takie wymyśl Remigiusz, następnym razem nie kupuj multipli po prostu. O nie, w ogóle multipla też jest fantastyczna. To są nie multiple na jednym ujęciu. To jest niewiarygodne. Niewiarygodne. Myślę, no, że nie. możemy powoli kończyć. Tak, tak, możemy. Tym bardziej, że mi się na tablecie, przez który rozmawiamy, kończy bateria. No Bakteriem to widzisz. Się, czy, no. Yy, cieszę się, że takie rzeczy... W ogóle dla mnie jest szokiem, że to wyszło. Naprawdę... Okej. Okay. Piotr Domalewski to jest yy, jeden z najzdolniejszych ludzi, który już po, po tych swoich dwóch, właściwie trzech filmach, bo jeszcze tam jest 60 kilogramów niczego, czyli krótki metraż, chyba no, trzy krótkie metraże zrobił trzydziestki. Yy, no to staje się takim... Yy, absolutnie jednym z najwybitniejszych twórców polskiego kina. I jak ktoś by mi powiedział, jak, prze, jak była pierwsza zajawka i informacja, że takie coś, że to będzie naprawdę dobre, nie uwierzyłbym. Absolutnie. Nawet nie przekonywały mnie te nazwiska twórców. No, no proszę. A tutaj Wiesz... szok i zaskoczenie w ogóle wydaje mi się, że, że jeżeli mamy do czynienia z twórcą, który udowodnił wcześniej, że potrafi robić rzeczy dobre, a przy okazji są to rzeczy ambitne, to, to i tak jesteśmy podejrzliwi, kiedy on ma zrealizować dzieło, które jest lekkie, zabawne i przyjemne i takie bardzo... właściwie na pierwszy rzut oka powierzchowne, opisujące rzeczywistość w powierzchowny sposób. Ale ilekroć gdzieś tam... Niezależnie od tego, ile miałem lat, jak rozmawiałem z ludźmi, którzy tworzą jakieś rzeczy, albo piszą jakieś historie, albo opowiadają jakieś, jakieś rzeczy, to zawsze, zawsze docierało do mnie to, że opowi żeby opowiedzieć rzecz lekką, zabawną i przyjemną, potrzeba znacznie czasami więcej umiejętności niż opowiedzieć rzecz dramatyczną, smutną i ciężką. Ponieważ smutek to jest taka reakcja i taka emocja, którą bardzo łatwo jest wyzwolić. Natomiast wesołość, radość, jakiś taki optymizm jest znacznie, znacznie trudniejsze do pokazania. Więc. Jeżeli w tym sobie reżyser poradził, to znaczy, że to jakby to potwierdza jego talent, jego umiejętności. To nie jest, to nie jest co, coś, co było łatwiejsze i, i na luzie, albo projekt, który się zrobiło w ramach, nie wiem, wakacyjnej przerwy. Nie? To jest na pewno projekt niezwykle wymagający i on raczej świadczy bardzo pozytywnie o umiejętnościach twórców. Dokładnie. No, też czekam na, na nowy film, Boże, jak on się będzie nazywał, o tym Mordercy Gejów w latach 80. w Polsce. No, e, będzie to już ci mówię. Och, zaraz to znajdę. Hiacynt. E, no i czekam od pani Kaliny e, Alabrodzińskiej, która wyreżyserowała ten e, ten szósty moim zdaniem naj najbardziej oryginalny taki, widzisz, kurczę, wydaje mi się, że to też jest taka rzecz, że oni tam naprawdę poszli na ostro. W sensie y W sensie w ogóle w całym tym serialu, że popuścili wodze fantazji i sobie z, zrobili jakby e, ciut wie, nie, nie byli zachowawczy. I to A, się opłaciło. To... To tak, to, to na pewno, to na pewno, to widać w scenach. Jakby już sama obecność na gości w, w taki totalnie niepruderyjny sposób spowodowała, wiesz, w pewnym momencie ta nagość przestała mieć takie znaczenie, bo stała się taka normalna w tym wszystkim. Więc może, może to też jest jakieś, takie przesuwanie tej granicy, ale nie szukanie za wszelką cenę ekstrawagancji czy jakiejś tam skrajności. Tam, tam jest dużo. Ja, ja wiesz co... Zastanawiałem się nad tym szóstym odcinkiem. Teraz żeś mi mniej więcej wyjaśnił, dlaczego, dlaczego tak jest. Wiesz, to był, to był taki, ze względu na scenariusz, to był bardzo bogaty, bogaty odcinek. No bo tam się zderzają światy różne, nie? tam jest dużo do hi historii do powiedzenia, ale no niewątpliwie był bardzo dobry. No. I potop się, do, do, dobra się zderza była z serialem. Co to co? Potop. Ten potop? Potop, film Potop tam jest no, tak, przemontowany. Tak, tak, tak. tak, tak no, 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 tak, też o tym zapomniałem. To też ciekawa sztuka. Plus Polskie Święta, panie, no to. No. no. Mam nadzieję, że będzie kolejny sezon. A sądząc po, po popularności tego serialu, to nie widzę przeciwwskazań. Sądzę, że Netflix też nie będzie widział przeciwwskazań. Mam taką nadzieję i myślę, że kończymy. Pytanie. Do państwa? Nie, do mnie. <laughs> <laughs> nie no, żeśmy zadali bardzo dobre pytanie. Jeżeli Państwo są w akademickich czasach i mają do czynienia z akademikami, to jak wyglądają wasze spostrzeżenia na temat? No, na temat... tak, bardzo dobre, bardzo dobre. A ja bym jeszcze zapytał o to, czy w ogóle wrażenia z tego serialu, czy oglądaliście, a jak nie, to czy zamierzacie? Tak, tak, ja, ja bym jeszcze dorzucił, bo, bo wiem, że na Netflixie jest kilka takich produkcji. Sex Odem Education z z o... chyba najbardziej taki sex porównywany na często. Tak, 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 tak. Ale akurat Sex Education mi się tak nie, 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 nie spodobało, mi się tak bardzo jak, jak to. A, ale kto tam wie. Może nie przyglądałem się wystarczająco uważnie. No to co? Pozdrawiamy Państwa bardzo. Pozdrawiamy. serdecznie. Trzymajcie się, cześć. pa. pa.